Patrzcie, przyszły do nas koty o poranku. Laura im daje parówkę Glory. Ale jeszcze Glory zostało. Tak daleko rzucasz. A gdzie ten drugi kotek? A tam sobie jest. Gdzie? No za Marcelacem. A tam się schował. Czyli oba są tam z tyłu. Aha, i ten wszystko zjada, tak? O, daj tam temu teraz. O, nie zobaczył. Rzuć mu tam jeszcze bardziej. O, jest. Kota, nosa nie masz. Nie masz już, tak? Tam jest, tam. Oj, one się nie za bardzo lubią. No, bo to nie była piątka. No, bo to samiec i samiec. No, bo ja wiedziałam. Zobacz, ale ten szary to jest jednak spryciarz, on wytropi tą kiełbasę. A tamten jest jakiś taki niekoniecznie. No, ale o, no nie mam, popatrz, on ma tak jakby na boku takie. Co? Takie koło, takie ma futro. Ułożone fajnie. A też jeszcze, bo pewnie są jeszcze głowy. Patrz, ten tamten szuka jedzenia, ten polubiły nas. Naszą kiełbasę. Dziś spędziliśmy cały dzień na plażowaniu. Byliśmy w Baszka Wodach. Jezu, jaki hałas w tym domu teraz. Wróciliśmy właśnie i chciałam wam pokazać zakupy, bo coś kupiliśmy. Byłam w warzywniaku i kupiłam granat, taki duży, ciekawe czy będzie smakował inaczej niż nasze hipermarketowe. Kupiłam kawałek arbuza, taki duży też. Kupiłam taką bułę, to jest taka bagietka, już tyle zjadłam, bo byłam strasznie głodna. Dzieci, no co wy? Lejsy, jajka. O, to są te cukiery, o których mówiłam, czyli tofi z jakimiś ziołami. Chcę je zabrać ze sobą. A, tu jest papierek po lodzie. O, tu jest chlebek jeszcze. O, kupiłam chleb. Cebulę. To glorcianie teraz, Awokado. O, ten dobry ser kupiłam. Ten ser kajmak, on się nazywa, ale nie wiem czemu. Ale to jest taki serek. Kupiłam wafelki dla dziewczyn i dla mnie. I no, dla nas ogólnie. Czosnek. Pomidory. Takie śniadaniowo-kolacjowe zakupy. To są mleko oczywiście, ale chciałam wam pokazać. O, to kupiłam. Ciekawa rzecz. Mortadela. Ale z oliwkami. Ona tak wygląda. Ciekawe, czy to będzie dobre. No i to takie kiełbasę, kobasica. Czyli to coś, co u nas byśmy powiedzieli salami i masło tam jeszcze jest. I to wszystko. Obieramy granat. Mama. Glorka, aha, Gloria już kluje. Jeszcze nam została połowa. Wszyscy jemy, jest bardzo duży i jest taki jasny, ale słodziutki. Tylko, że właśnie Gloria mnie zaczęła naśladować, żeby jeść po kilka i zaczęła pluć. Na koniec dnia jeszcze rozwieszam pranko, wszystko porządnie przypinam, bo tu wieje mocny dosyć wiatr wieczorem i jeszcze o tej porze roku chłodny. No dziewczynom nie wzięłam aż tyle ciuchów, żeby im starczyło na 2 tygodnie, poza tym one czasem brudzą więcej niż jedną rzecz dziennie. Cześć, jesteśmy dziś w Omisz, jesteśmy na spacerze. Omisz to jest już, nie wiem, mam, mówiłam to, ale nie wiem, czy miał było słychać przez wiatr. To jest, kiedyś to było pirackie miasto i ma taki fajny klimat, to są takie fajne budynki i też ono nie pustoszeje po sezonie, bo na przykład te wszystkie turystyczne miejscowości są puste, wszystkie te apartamenty pustoszeją i nie ma nic, a tutaj się toczy życie i jest taka architektura, zobaczcie tam nade mną, no po prostu jest super tutaj, pięknie. No i schodzimy, teraz tu Dawid testuje rakiję, to jest jakiś sklepik w bocznej uliczce. Ale to jest za mocno, ale cytaty. Ja się chcesz. Ale to jest za mocno, tak, dobry.
bardzo mi się podobają takie daszki, tylko... Tylko nie wiem, gdzie bym w nich chodziła, w sensie na plażę tylko i wydaje mi się, że to jest takie na chwilę, ale ładne są. Co macie? Zrobiła to. No, no. Zobaczymy jeszcze jedną wieżę obserwacyjną piratów, taką niższą. To jest, nazywa się Mirabela. I to się idzie bardziej tylko po schodach. Zaraz zobaczymy, jaki jest widok. Widokowy numer 1 jest rzeka Cetina. Pięknie. I widok taki na Omisz. A tutaj jeszcze jest, o, tam pójdziemy po schodkach. Tu trzeba wrzucić pieniążka i patrzeć z drugiej strony, Laura. O, i tu idziemy po schodkach na tą drugą wyższą basztę. Możecie słyszeć w tle marudzącą Glorię, za mną idzie marudząca Laura. Pod tym kątem masakra. Znaczy, no nie codziennie na szczęście, ale część dni to marudzą bardzo. Tak jak mówię, dziś bardzo, ale wczoraj było lepiej na przykład. Tu rzekę i jeszcze tam trzeba iść, tam jest jeszcze. Droga do góry. Laurka, jeszcze tam wyżej się idzie. O, weszłyśmy do baszty. O, Gloria, ty pójdziesz pewnie po schodach sama, tak? Już leci. Pokażę wam widok już z góry. O, to jest drabina. To już tu Glorka nie pójdzie. Okienka? Tak, Gloria, dobrze cię słyszę. Wow. Dobra, wyszłam po drabince. Spódnica i drabinka nie jest to świetny pomysł, ale... Ale wyszłam. Mam to gdzieś. O, a ta wylazła tu. Laura ma już lepszy humor. Bardzo się z tego cieszę, bo wiadomo czemu. I takie jest. No i to jest prawie całe miasteczko. Jeszcze tam troszkę miasteczka jest za tą rzeką. No i to jest takie małe, ale bardzo fajne. A teraz użyję to jako dziecko. A my mieszkamy... Tam jeszcze kawałek od w tamtą stronę, tą drogą taką. To tam mieszkamy. 20 minut jest z naszego domu do tej wieży. Czyli blisko. A teraz pójdziemy coś zjeść. Tam, Laurusia, tam troszkę nie widać tego, bo tu jest ten port. No, a my mieszkamy tam. Tam jest, za tą górką jest to, co remontują statki. Laurka, zaczesz sobie majty, jak tak pojedziesz z tego. Daj rękę. O jest! Ciekawe. O jest. Jak tam tyłek? Dobra, dobra, jest okej. Okay.
To nie jest zjeżdżanie. Chodź, Laura, zrobimy sobie może zdjęcie, co? A zobaczcie, tam zbliżyłam. Tutaj ktoś ma ule. To. Ule tam są. Gdzie? Tam. To czekaj, to ja ci pokażę. No nie widzę. Tam, Laura. Takie trzy budki kolorowe. Ta druga wieża nie widać jej stąd. Uuu, i schodzimy. Dasz radę, Laura? No. Taka droga w dół jakby bardziej stroma się wydaje. Co, Laurusia, pomóc ci? Wziąć cię za rękę? Daj rękę. I weź też, musisz się trzymać tych poręczy. Tutaj są na szczęście wszędzie poręcze. I tutaj złap się po tej stronie drugiej, bo tu jest taki głaz. No puść się, nic się nie stanie. I teraz tu się cały czas trzymaj, a ja idę przed tobą, jak coś to mi skoczysz na plecy. Tak? Co się dzieje? Upaziłam się. To jest ciepłe, ale nie gorące. Chodź. Gorące. Dobra, ja idę przodem, Laura. O, wiatr tu wieje mi w spódnicę. A teraz idziemy na jedzenie. Chciałabym spróbować ośmiornicę. Dawid poszedł zamówić jakieś z Glorią. Gloria powinna już iść spać, więc teoretycznie powinniśmy zjeść w spokoju. No zobaczymy, co to będzie. Laura mówi, że już mówi, że nie lubi. Jeszcze nie widziała, już nie lubi. Tak? Może będą frytki. Ale pachnie tu ośmiornicą. Pachnie ośmiornicą. Laura ma już lepszy humor, to jest najważniejsze. Idziemy, idziemy jeść. Pachnie tu rzeczywiście jedzeniem, aż w brzuchu burczy. Zobaczcie, tutaj na dole jest taka makieta, jak wyglądał zamek. Tutaj w tej baszcie, tu chyba by, nie, w którejś, a w tamtej baszcie, to jest chyba ta Mirabella. W tej byliśmy i tam u samej góry byliśmy. I tyle tego jest. Czyli tak to wyglądało. No, tutaj jest... Z XIII wieku. Wieża. No. Zobaczcie, piorun zniszczył. Tam na górze rzeczywiście jest piorunochron. Lawrusia, no chodź, chodź. Idziemy coś zjeść. Taki widok, jeszcze dzisiaj pójdziemy tutaj nad rzeczkę. A w ogóle teraz powiem wam. Tak, super. Powiem wam hit. Tutaj jest Pepko. I idę w sobotę do Pepko. Dawid coś tam ma robić na komputerze. Idę do Pepko z dziewczynami. Jestem zdesperowana, żeby coś kupić. Zobaczymy, czy coś fajnego znajdę. Ale jak znajdę, to będzie haul z Pepko. Chorwackiego Pepko. Czy Gloria śpi, możemy zjeść jak ludzie. Ośmiornica, no. Wow. I kalmary. Zaraz ci Laura dam. Ty chcesz kalmara? Musisz spróbować. Jeszcze mamy z Laurą desery. Laura, jak ci ośmiornica smakowała? Ośmiornica. Pytałaś o ośmiornicę. Jak ci smakowała? No nie zjadłam jej. Czemu? No bo jeden list pomyślałam, że jest taka niedobra. Niedobra. Nie, no nam bardzo smakowała. A ja mam banana split. Tu są banany, lody i śmietana. Zobaczymy. Śmietana. Zjedliśmy, dotarliśmy na Jackę. Mamy taką ciążę spożywczą. Tego jedzenia było tak dużo. Tak się obżarliśmy, że masakra już... Nie będziemy jeść ośmiornicy długo. Tutaj kaczki są. Laura podziwia kaczki. A co tam jest? Gdzie? Tam nie wiem, jakieś pudełko puste, to jest jakiś rodzaj takiej bojki, to jest puste pudełko, ale z jakichś powodów tam ktoś je umieścił, a ja nie wiem czemu. No, a tu już jest taka nowsza część Omiszu, taka trochę brzydsza niż to Stare Miasto. A Stare Miasto jest tutaj, z drugiej strony.
sumie nie widać go stąd. Tutaj jest jeszcze jakiś współcześniejszy blok, jakiś pomnik artysty. Artysty? Czekajcie, kogo to jest? Pieśnik jakiś, czyli artysta. A panowie naprawiają właśnie coś. Tutaj malują. O, ten pasek jest domalowany. No. No i tu naprawiają. Kurczę, fascynuje mnie to miejsce tutaj. To jest tam. Zobaczcie, jak mam dzidziusia wielkiego w wózku. Ale mam wielkiego dzidziusia tutaj. Laura mi się wepchała do wózka, bo żeśmy się rozdzielili. I Dawid chyba już jest w domu. No, a Laura już biadoli, więc ją pcham w wózku. Mam nadzieję, że się wózek nie złamie. A takie mamy tu widoki. Ojojoj. Laura, napatrz się, bo jeszcze nie wiem, 4-5 dni, jakoś tak. I koniec. O, to jest ta tak zwana nasza plaża, bo my mieszkamy tam, tam się skręca w bok, tu mieszkamy i tu mamy najbliższą plażę. No właśnie. O, a tu mamy opuntie, już takie całkiem duże, ale one są tutaj na stoku, to wcale nie tak łatwo zerwać, poza tym kują. Tam jest morze. No i wieczór spędzamy nad morzem. Tak za godzinę już będzie zachód słońca. Tu jest słońce dosyć nisko.